Witajcie. Dzisiaj przedstawię Wam cztery argumenty za tym, że wkrótce czeka nas apogeum inflacji, a w perspektywie kolejnego roku, dwóch, czeka nas być może deflacja. Od wielu miesięcy inflacja nie schodzi z czołówek gazet, portali informacyjnych czy wiadomości telewizyjnych i radiowych. Według Głównego Urzędu Statystycznego, widzicie właśnie wykres pochodzący z GUS-u, inflacja mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych wzrosła w kwietniu 2022 roku według wstępnych szacunków do ponad 12%. Tak wysoka inflacja jest oczywiście dewastująca nie tylko dla budżetów rodzinnych, ale dla całego życia gospodarczego, wprowadza dużą dawkę niepewności co do kalkulacji przedsiębiorstw i generalnie jest złą oznaką dla gospodarki. Na szczęście, moim zdaniem, są cztery powody, dla których inflacja przestanie rosnąć, a wręcz zacznie dość szybko spadać. Po pierwsze, zmalały przyrosty podaży pieniędzy. Inflacja, którą obecnie obserwujemy, jest wynikiem tego, jak dużo nowego pieniądza wykreowano w polskim systemie bankowym w ramach reakcji na pandemię koronawirusa. Wtedy to Narodowy Bank Polski we współpracy z rządem i systemem bankowym zaczął skupować obligacje skarbowe, obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego, obligacje Państwowego Funduszu Rozwoju, podobnie czyniły banki ogółem. I to spowodowało znaczne przyrosty sumy depozytów w polskiej gospodarce. Kiedy banki kreują kredyt albo kiedy skupują papiery wartościowe, to w gospodarce powstają nowe pieniądze. I jak widzimy na wykresie, który obrazuje zmiany agregatu M1 w polskiej gospodarce, mieliśmy do czynienia z bardzo wysokimi zmianami, które nie były spotykane w ostatnich latach. Ten agregat M1 przyrastał nawet o 35% rok do roku. W ogóle w ciągu ostatnich dwóch lat ten agregat M1 wzrósł już mniej więcej o 50%. Z czasem te zmiany pieniężne powodują zmiany w końcowych cenach dóbr i usług konsumpcyjnych. Na szczęście nie jest tak, że 50% wzrost podaży pieniądza musi prowadzić do 50% wzrostów cen. Tutaj na szczęście są czynniki mitygujące te wzrosty. Takim czynnikiem na przykład jest rozwój gospodarczy. Im więcej dóbr i usług wyprodukujemy, tym większa będzie tendencja do spadku cen. Wzrosty podaży pieniądza z jednej strony, wzrosty dóbr z drugiej strony będą jakoś się niwelować. Niestety takie 50% wzrost podaży pieniądza trudno zniwelować, ale nie oznacza to, że ceny będą musiały ostatecznie wzrosnąć aż o 50%. Co natomiast jeszcze widzimy na tym wykresie, to to, że od początku roku 2021 ta dynamika podaży pieniądza wyraźnie zmalała. Wtedy jakby wróciliśmy więcej do typowych rozmiarów przyrostu podaży pieniądza rzędu 15% rok do roku, a w ciągu ostatnich miesiącach ta dynamika zmalała jeszcze bardziej, spadła poniżej 10% rok do roku. Jeśli przyjrzymy się danym miesięcznym, to okazuje się, że między październikiem 2021 roku a marcem 2022 roku suma pieniądza w gospodarce praktycznie się nie zmieniła, ona wzrosła tylko 1%. Więc to mamy standardy wręcz z pieniądza kruszcowego w standardzie złota. Powiedzmy, podaż pieniądza rosła jakieś tam 2% rok do roku wydobywanego kruszca i jakby tak wolno obecnie podaż pieniądza rośnie w polskiej gospodarce. To jest pierwszy główny powód, dla którego spodziewa się, że inflacja przestanie rosnąć. To główne inflacyjne paliwo pod nazwą wzrosty podaży pieniądza przyhamowało. Podaż pieniądza już praktycznie nie rośnie. Niestety te poprzednie zmiany w podaży pieniądza jeszcze przez jakiś czas będą oddziaływać na ceny, ale powinny to robić w coraz mniejszym stopniu. Po drugie, wydaje się, że ta stała podaż pieniądza będzie raczej dość długim trendem niż kilkumiesięcznym wypadkiem. Z powodu podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, z powodu nowych zaostrzonych regulacji Komisji Nadzoru Finansowego, przystopowała akcja kredytowa. A
akcja kredytowa, obok skupu papierów wartościowych, to główny sposób tego, jak tworzono jest nowy pieniądz w gospodarce. I tutaj mamy dane z tabeli wziętej z Narodowego Banku Polskiego, która pokazuje zadłużenie gospodarstw domowych. I widzimy w niej, że praktycznie od października 2021 roku mamy praktycznie niezmienioną podaż, niezmienione zadłużenie gospodarstw domowych w systemie bankowym. Cały czas jest to około 820 kilku miliardów. To oznacza, że nowo zaciągane kredyty, na przykład hipoteczne, są równoważone przez spłatę starych kredytów. Dzięki temu nie jest żadny nowy pieniądz dorzucany do gospodarki, przez co inflacja może wyhamować. Jako że te stopy procentowe są wysokie, to wydaje mi się, że nie powinniśmy się spodziewać, że ta akcja kredytowa nagle jakoś bardzo się ożywi i nastąpi znaczny nowy przyrost podaży pieniądza, który mógłby te tendencje ograniczenia inflacji hamować. Więc to jest drugi powód. Te wzrosty podaży pieniądza powinny być niskie przez dłuższy czas. Po trzecie, zmienia się proporcja między konsumpcjami a oszczędnościami na korzyść oszczędności. Wraz ze wzrostem stóp procentowych powoli, ale jednak systematycznie zaczęły rosnąć stawki na kontach oszczędnościowych czy na lokatach terminowych i statystyki co do tych lokat terminowych pokazuje także Narodowy Bank Polski. Jeśli spojrzymy ponownie na tabelę zaczerpniętą z danych Narodowego Banku Polskiego, to zauważymy, że od listopada 2021 roku zaczęły rosnąć lokaty terminowe przedsiębiorstw, to dość gwałtownie, bo już z około 53 miliardów wzrosły do prawie 80, a nieco później, ale jednak od listopada 2021 roku zaczęły rosnąć także lokaty gospodarstw domowych z około 147 do ponad 155 miliardów złotych. Jako że więcej pieniędzy jest przeznaczane na oszczędności, a mniej na bezpośredni zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, to jakby presja na wzrost cen właśnie dóbr i usług konsumpcyjnych powinna być coraz mniejsza. Im więcej ludzie oszczędzają, tym mniejsza presja na to, żeby podnosić ceny w sklepie spożywczym czy w zakładzie usługowym. I po czwarte, kolejny ważny czynnik, który moim zdaniem będzie sprzyjał temu, żeby inflacja przestała rosnąć, to napływ migrantów. W tym przypadku są to oczywiście przede wszystkim uchodźcy z objętej wojną Ukrainy, ale także jakby zatrudnienie cudzoziemców i przyjazd do Polski odbywają się z innych stron świata. I jakby każdy dodatkowy uczestnik gospodarki to dodatkowy popyt na salda gotówkowe w polskich złotych. I im wyższy popyt na te salda gotówkowe, tym tendencja do tego, żeby ceny generalnie spadały. Więc mamy dużą siłę, która może stanowić przeciwwagę dla tego rozbuchanego zasobu pieniądza w Polsce. Obecnie szacuje się, że 1,5 miliona, 1,7 milionów osób z Ukrainy obecnie przebywa w Polsce, wjechało oczywiście dużo więcej, ale część wróciła na Ukrainę, część pojechała do innych krajów. Ponad 1 milion zarejestrował się już w systemu, stworzył wniosek o nadanie numeru PESEL. I generalnie według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wiemy, że już nieco ponad 100 tysięcy podjęło pracę na mocy specjalnej ustawy, która takie właśnie zatrudnienie miała ułatwiać. Więc jakby oprócz tego, że będą osoby, które zgłaszają dodatkowy popyt na salda gotówkowe, to jednocześnie coraz więcej osób także oferuje dodatkowe dobra na rynku, żeby te salda gotówkowe przyjąć. Więc jakby każde dodatkowe 150 tysięcy pracowników w polskim systemie oznacza więcej wzrost zasobów pracy o 1%. Więc jakby możemy spodziewać się, że dużo więcej dóbr i usług będzie napływać na rynek dzięki temu, że dodatkowo osoby znajdą zatrudnienie. Jakieś na przykład 500 000 obcokrajowców znalazłoby zatrudnienie w Polsce
najbliższym czasie, to oznaczałoby, że ta podaż pracy wzrośnie o ponad 3%, co bez wątpienia przełożyłoby się na to, jak dużo dóbr i usług jest dostępnych dla polskich konsumentów. Wydaje mi się, że działanie tych wszystkich czterech czynników łącznie, o których wspomniałem, czyli tego, że podaż pieniądza przestała rosnąć, tego, że te niskie przyrosty podaży pieniądza powinny być zjawiskiem długotrwałym, tego, że coraz więcej ludzie oszczędzają i tego, że napłynęło dużo nowych ludzi, którzy będą zgłaszać popyt na salwę gotówkowe w złotych i oferować swoje usługi za polskie złote, powinno doprowadzić do tego, że inflacja w najbliższych miesiącach zacznie hamować, a wręcz w przyszłym roku powinniśmy już regularnie widywać raczej spadki cen miesiąc do miesiąca, a nie tylko wzrosty, i to aż tak dużo jak 3% czy 2%, jak to mieliśmy do czynienia ostatnio. Jeśli ta analiza Was zainteresowała, to zachęcam do przeczytania tekstu, na podstawie którego ona powstała. W opisie tego filmu znajdziecie link właśnie do mojego tekstu, ale zaznaczam, że nie wszyscy w Instytucie z tą analizą do końca się zgadzają. Chwilę przede mną swoje spojrzenie na inflację przedstawił Przemysław Rabka. Link do jego tekstu także znajdziecie w opisie tego filmu, więc zachęcam do poznania obu perspektyw, zarówno Przemka, jak i mojej, skonfrontowania je, bo zawsze taka dyskusja jest najlepszym, co może się przytrafić w edukacji ekonomicznej. Zachęcam także do tego, żeby subskrybowali Państwo ten kanał, żeby żadne wartościowe treści Wam nie umknęły. Do zobaczenia.